Tak, bardzo proszę o uwagę, ponieważ wybiła godzina 15. Zgodnie tutaj z naszymi tradycją proponuję przenieść teraz punkt dotyczący. Bardzo proszę już o zachowanie spokoju. Dziękuję. Bardzo proszę punkt dotyczący zapytania i wolne wnioski mieszkańców miasta. Przejdziemy do 15 o zmianę porządku obrad. Taki mój jest wniosek i zajęcie się tym punktem właśnie teraz. Kto jest za? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie za. Nie ma głosów przeciw, nie ma głosów wstrzymujących się. Bardzo proszę mieszkańców miasta, którzy przybyli na dzisiejszą sesję, o zabranie głosu, tradycyjnie o przedstawienie się i jaką sprawą przybywają, z jakim zapytaniem czy też wnioskami. Bardzo proszę pana o podanie obsłuży mikrofon mieszkańcowi i bardzo prosimy o zabranie głosu. Dziękuję. Przed poprzednimi wyborami już to było. Proszę o przedstawienie się bardzo wdzięczny. Jerzy Berzyński z Zabrzeźnia. Przed wyborami była sesja w tamtym roku, w listopadzie chyba, czy w grudniu, w listopadzie. I zgłaszałem taki wniosek, żeby szczepienia dla rencistów za darmo były. No, stary przeciwwybieg, chodzi o te szczepienia. Bo to niektóre gminy mają w naszym województwie. No i też poprzedni burmistrz powiedział, że no już nie w tym roku. To czyli w ubiegłym roku ta sesja była. No i teraz znów ponawiam tą prośbę, żeby wyjść naprzeciw tym rencistom, no tym najmniej zachabiającym tak zwane, o te szczepienia przeciw grypie bezpłatne. A druga taka sprawa, cięcie drzew na ulicy Zabrzeźniańskiej. 10 lat nie było, były w ubiegłym roku. W tym roku znów nie było. Czy tam ktoś przespał, czy tak selekcyjnie się tnie? No i na razie dziękuję. A jeszcze jedna, przepraszam, jeszcze jedną sprawę. Na poprzedniej radzie były wnioski wolne. Jakoś w tym rozdzielniku w połowie obrad. A później jak ta komisja rewizyjna odczytała sprawozdanie z działalności burmistrza, już nie można było się odezwać, czy to jest prawda, co on przeczytał, czy nieprawda. Później byliśmy dopuszczeni do głosu. I żeby się to tak nie powtarzało, bo to jakieś stare wymysły były takie, że na końcu obrad jeszcze niech zabierze ktoś głos, czy się zgadza z tym, czy nie zgadza. To czyli chodzi mi o to, co komisja rewizyjna odczytała o działalności starego burmistrza. Dziękuję. Bardzo proszę, dziękuję za te właśnie pytania. Proszę sprecyzować, do kogo są pytania. Czy do pana burmistrza, czy do rady, bo też żebyśmy wiedzieli. Nie, no to razem. No nie wiem, kto o tym decyduje, o tym szczepieniu przeciw grypie dla tych rencistów. Czy to burmistrz sam, czy rada? Czy oboje razem? To znaczy, to jest współudział, tak, ale no. Zostanie to taki, rozumiem, ale jeśli chodzi o te drzewa? No drzewa, no to tak samo. Czy to burmistrz, czy rada wspomaga? Dobrze. No i ten trzeci wniosek, no to kto układa ten plan zajęć na tych obradach? Dobrze, w takim razie. Chyba jest, proszę, ja nie układam tego. Chciałbym w takim razie, na pewno te wnioski zostały zapisane przez nas. Czy pan burmistrz chciałby się odnieść do tych wniosków? To znaczy, no, kwestia szczepień ochronnych to wymaga rozmowy, dyskusji też i oceny na komisjach, jak i Rady Miejskiej. Możemy z takim projektem występować, możemy nie występować, w każdym razie no, pewnie z panem przewodniczącym tutaj jesteśmy za tym, żeby też przedyskutować tą kwestię i zobaczyć, jakie to są warunki, jakie to są koszty, jakie to są możliwości. A czy będzie miał wpływ na to, jak więcej przyjdzie rencistów, czy nie? Czy wystarczy, jak ja sam powiem? To znaczy, pewnie, jak jest dobre zdanie, to nie trzeba siły, tylko argumentów. Siła argumentów wystarczy, nie trzeba siły. Zapytać się można. Ale my też musimy brać pod uwagę to, czy my tutaj możemy, czy nie możemy pewnych ruchów robić.
chociażby ze względu na fakt, że te środki finansowe, jakie są w naszym mieście, są bardzo ubogie. A też pamiętamy sytuację, może to trochę o inne rozwiązanie gdyby dotyczyła sprawa w tamtym roku, kiedy to tak przymuszano panią minister zdrowia do zakupu tych szczepionek. I jeden z niewielu rządów zaledwie nie kupił, się okazało, że dobrze zrobił, bo pewnie to była kwestia takiego lobbingu niezdrowego firm farmaceutycznych. To jest jedna rzecz. Co do drzew, ja tutaj informację uzyskałem taką, że po przeglądzie stwierdzono, że w tym roku przy też mniejszych środkach finansowych te drzewa nie wymagały na tą chwilę cięcia, a pewnie będzie to robione w przyszłym roku, żeby to, jak widzicie często Państwo, jedna strona, czy mamy jednych ulic jest cięta, drugich nie jest cięta, tutaj są drzewa inaczej ustawione, ale w każdym razie też nie ma takiego corocznego cięcia. A co do kwestii, że ta kwestia to już nie jest w moich kompetencjach, bo to już jest kwestia pana przewodniczącego, kiedy te punkty są w Radzie Miejskiej w porządku obrad. No, dziękuję. Dziękuję za te wyjaśnienia. Tutaj jeszcze pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Tak, ja chciałem zabrać głos, ponieważ tutaj pan Byrzyński nosi takie same nazwisko akurat jak ja i być może akurat to, co powiedział, było kierowane do mnie. Nie wiem, czy na zasadzie nie, tutaj skojarzenia nazwisk. Pan był z... No właśnie, dlatego chciałem to sprostować, ponieważ obecna Komisja Rewizyjna od czasów powołania, ukonstytuowania się po ostatnich wyborach samorządowych nie zabierała jeszcze ani razu głosu w sprawie pracy ani burmistrza byłego, ani obecnego. Także bardzo bym prosił tutaj o bardziej precyzyjne zawsze informacje na ten temat. To pan Łukaszewski był, no, przewodniczącym rady. Aha, no to czyli oprócz nazwiska to też jeszcze był Łysy i to też jest. Kolejne do mnie, także tutaj rozumiem sugestie. Dobrze, proszę o zachowanie, ale dziękuję bardzo. Podobne z tym, że się panowie na powrocie sali. Chciałbym jeszcze było pytanie dotyczące, kto układa porządek obrad, tak na sesję? Kto układa to przewodniczący Rady Miejskiej? Bo. Czy są... bardzo proszę kolejnego mieszkańca, proszę o przedstawienie się. Marcin Kowalski, ja tutaj występuję w imieniu mieszkańców ulicy Jasnej. Poprosili mnie o przekazanie takiej petycji. Sprawie postawionego zakazu parkowania. Niestety nie mogli być, dlatego ja tu w imieniu składam dokumenty. Dziękuję. No z petycją była prośba oczywiście o odczytanie, czy nie? Nie. Dobrze, to my tutaj zapoznamy się odpowiednie z komisję i ewentualnie udzielimy, nie ewentualnie, udzielimy im odpowiedzi. Czy są jeszcze inne sprawy? Bardzo proszę o zabieranie głosu kolejnego mieszkańca, o przedstawienie się i zabranie głosu. Nazywam, nie chodzi o to. Proszę mikrofon, bardzo, obsługę rady bardzo prosił. Dziękuję. Wójcik Andrzej Zabrzeźniańska. Nie chodzi o to, że na Zabrzeźniańskiej nieraz są wyścigi samochodów i prosiłbym, żeby zrobić że dwie boiski. Te hamownie, no czy tam strach dzieci jest, kupę małych, chodzą. A tamta wierzą, że aż w domu człowiek tak podskakuje, jak jest na działce. No aż prawie, no nie, panie powie, też tam nie mieszkają, też wiedzą, nie? I tam też prosili, żeby to przekazać tutaj, żeby tam założyć chociaż dwie, nie? Tutaj na początku i tam gdzieś tam tych jeszcze przy tego Skokowskiego chociaż, no, no tam godzina piąta, czwarta, no to są takie, że tam nie wiem co było. Migi 21 jeżdżą, nie samochód. Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi, no ale tylko mogę powiedzieć, że to jest to droga powiatowa i ewentualnie tutaj jako komisja, jako burmistrz możemy wystąpić jedynie do właściciela drogi. Ale proszę, jeśli pan burmistrz chciałby jeszcze więcej na ten temat. Czy ja chcę powiedzieć taką rzecz, że przymierzam się do tego, żeby zebrać takie wnioski, które są wnioskami dotyczącymi ulic powiatowych, bo wielu mieszkańców Parkowy, Spiraskiej czy Złowiskiej, Zabrzeźniańskiej ma pewnego rodzaju uwagi. Ja w tych informacjach, które im przekazuję, mówię, że przy okazji tworzenia budżetu na rok przyszły, zarówno miejskiego, jak i powiatowego, no chciałbym przedstawić taką listę wspólnych zadań, które można było być może małymi kosztami, a wykonać. Bo jak wiemy,
my nie zarządzamy, no my zarządzamy tylko bieżąco takim utrzymaniem czystości na tych ulicach powiatowych, ale tutaj również rozmawiałem z komendantem powiatowym policji o różnych, nazwijmy to, ekscesach, które się głównie zdarzają. A mówicie też i o tym, że są niektórzy mieszkańcy zgłaszają informacje o tym, że pity jest alkohol na terenach, no, różnych, ale przede wszystkim tutaj nad zalewem, o tych wyścigach na drogach, więc tutaj ma takie przyrzeczenie, że będzie też i siłami już nie tylko miejskiej policji, ale też i powiatowej działania zostaną podjęte. Powiem tak, ja widziałem rozpędzający się na przestrzeni 100 metrów samochód, który po przejechaniu skrzyżowania właściwie na prędkością tam, nie wiem, taką 2 km na godzinę potrafił się do 100 metrów osiągnąć zawrotną prędkość, hub, dym, kiedy rozmawiałem z kierowcą w wieku tak połowę młodszym od mojego, no widać było, że chłopak lubi takie jazdy ostre, ale to na to wpływu nie mamy, oprócz tego, że no, ewentualnie policja może zadziałać, bo chcemy też wprowadzać te garby na ulicach, ale no tutaj byłaby, trzeba by chyba było ustawiać je co kilkanaście metrów, bo rzeczywiście obecni młodzieńcy potrafią wykorzystać nawet te kilkadziesiąt metrów po to, żeby się tą prędkość zawrotną rzeczywiście osiągnąć. Więc tak niestety jest, ale mam to przyrzeczenie, że akcje zostaną wzmożone, czasami takie niezapowiedziane, różnego rodzaju utrudniające różnym przekraczającym przepisy osoby, czy to w zakresie alkoholu, czy w zakresie prędkości, ta reakcja ze strony Policji Powiatowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Bardzo proszę, jeszcze mieszkanie zgłasza się. Jeszcze chciałem poprosić, że w tym czasie, co nie ma prądu, czyli świateł na skrzyżowaniu, co ostatnio nie było, żeby tam policja przysłała, żeby ktoś kierował ruchem, bo nie ma możliwości wyjazdu z ulicy na przykład Sikorskiego do Głowna czy na autostradę. Nie ma możliwości. To na ten czas przecież mogą przysłać jednego policjanta, niech kieruje ruch, bo tylko główną drogą jadą wozy, a tutaj testy boczne ulic ze Swobody, z Sikorskiego nie można dojechać ani przejechać. To nie jest żadna trudność i żaden problem, bo tylko policja się nauczy dobrze kierować na skrzyżowaniu. Dla nich będzie dobre ćwiczenie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos w tym punkcie? Jeszcze tutaj woli wyjaśnienia, to oczywiście mieszkańcy mają swój punkt na każdej sesji, specjalnie dla udogodnienia dla mieszkańców, ponieważ na każdy pracuje w różnych godzinach, ma różną organizację dnia. Ten punkt jest stały o godzinie 15, dlatego też Rada idzie w tym kierunku, że o 15 zawsze czekamy na mieszkańców. I tutaj w tym momencie mogą się powiadać zarówno na sprawy, które dotyczą obecnej sesji, czy też innych spraw miasta. Także zapraszamy oczywiście mieszkańców, to też jest jakby woli wyjaśnienia tutaj poruszanej sprawy. Także godzina 15 zazwyczaj dla mieszkańców Głowna Rada Miejska w czasie sesji przeznacza czas. Bardzo proszę, czy są jeszcze mieszkańcy, którzy chcieliby w tym punkcie skorzystać z zapytania? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do punktu kolejnego porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/112 przez Dyrektorium Rady Miejskiej głównie z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie tarczowym zabudowanie nieruchomości gruntowej szanującej własność gminy. Dotyczy ulicy Plażowa 17. Ja przedstawię projekt uchwały 16 maja pana burmistrza na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym. Z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Głowniu uchwala, co następuje. Traci moc uchwała nr 15/112
przez Zarodzinę Rady Miejskiej w Głogni z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tryb przetargowy zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głogna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W uzasadnieniu przeczytamy. W związku z uwzględnieniem przez burmistrza Głogna wniosku zgłoszonych przez mieszkańców miasta do projektu studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogna, a dotyczących zmiany przeznaczenia działek nr 15 przez przestrzeń powierzchni 9849 hektara położonej w Głownie przy ulicy Plażowej 17 na cele zieleni miejskiej, dotychczas przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usług cenotwórczych, należy uznać za uzasadnione wycofanie wymienionej powyżej działki ze sprzedaży. Z uwagi na powyższe należy uchylić uchwałę 15/112/07 Rady Miejskiej w Głownie 6 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tutaj przetargowej nieruchomości położonej w Głownie przy ulicy Plażowej 17. Państwo macie mapkę dołączoną do projektu uchwały oraz uchwałę, która jest właśnie zmieniana. Bardzo proszę wnioskodawcę pana burmistrza o komentarz. Drodzy Państwo, w związku z pracami nad nowym studium, a potem skutkującym tym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Głogna, były wnioski zgłaszane przez mieszkańców terenów, nazwijmy to okolicy ulicy Plażowej, które to wnioski tam do miesiąca lutego spływały i mieszkańcy zwracali się o to, by doprowadzić do uchylenia zapisów o przeznaczaniu terenu wspomnianego tutaj, z zapisów na cele usług centrotwórczych, aby się z tego wycofać. W związku z powyższym, że nie uwzględniłem te zapisy, co prawda będzie to dopiero efekt po opracowaniu studium, potem będziecie Państwo na tym wszystkim głosowali, więc tutaj jest kwestia jakby z tej strony jakoś niezakończona, ale wydaje się, że winno to skutkować, znaczy się z mojej strony, dalszymi działaniami w celu wyłączenia dotychczasowego zapisu planu zagospodarowania przestrzennego. Z drugiej strony również wpłynęły wnioski mieszkańców o to, by takie, z takiej chęci sprzedania tego terenu głównie się wycofać. Chcę również powiedzieć, że no, dzisiaj żeśmy mieli dużo uchwał, gdzie proponujemy, co prawda może na inne cele, ale tereny w mieście, a też i widzimy, że do tej pory jakoś nie było żadnego odzewu pozytywnego na to, żeby ktokolwiek chciał ten teren tutaj kupić. Jednocześnie chcę powiedzieć, że w związku z pracami nad studium, a potem nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, będziemy chcieli jakby pokazać teren, który znajduje się naprzeciwko, czyli ten tak zwany marakan. I w związku z powyższym tamten teren jest trochę tak i lepiej położony pod względem oddziaływania na sąsiadów, bo bezpośredniej styczności nie ma, oddzielony lasem, a tutaj chcemy się z tego terenu, z tejże górki, tak zwanej górki kapusty, wycofać. I dlatego ten projekt uchwały przedstawiłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu. Pozwólcie Państwo teraz w trzech osobach. Komisja Gospodarki głosowała oczywiście za projektem uchwały, chociaż były osoby, były głosy odrębne, ale przegłosowaliśmy ten projekt uchwały. Klub radnych to jest także za przyjęciem projektu tej uchwały. I ja jako Przemysław Miszalek, radny z tamtego rejonu, dziękuję panu burmistrzowi, że przyjął mój wniosek do studium uwarunkowania przestrzennego tego terenu oraz głosy około 400 mieszkańców, którzy właśnie złożyli petycję w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję. Czy pozostali?
Czyli rozumiem, że jako trzy głosy będzie pan przewodniczący głosował teraz na trzy ręce. Nie, teraz rzędu oczywiście. Bardzo proszę, pan przewodniczący Terzyński. Tak, ja proszę państwa chciałem zabrać głos w tej sprawie, ponieważ na Komisji Gospodarki i Budżetu wstrzymałem się tutaj od powiedzenia tak lub nie. Natomiast moje zdanie w tej kwestii jest takie, ponieważ wiele tutaj mówimy o zagospodarowaniu terenu wokół zalewu, o stworzeniu warunków ciekawych dla turystów. Ten obiekt, o którym rozmawiamy, to miejsce w zasadzie wydaje się rzeczywiście być takie ciekawe, atrakcyjne, dobrze usytuowane, przyciągające ludzi z zewnątrz. Natomiast wydaje mi się, że musimy właśnie pamiętać też o tym, że w zamyśle, kiedy ten zalew powstawał w 1975 roku, on nazywał się Ośrodkiem Wypoczynku Świątecznego i wydaje mi się, że po tych latach, które upłynęły, tak naprawdę wszelkiego rodzaju lokale, ośrodki gastronomiczne, które wokół tego zalewu będą powstawały, czy powstają, czy są, tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie będzie na tą chwilę w naszym mieście taka ich rola, ponieważ widzimy inne placówki, które powstały, powstawały w tym zakresie, nawet może nie przy samym zalewie, ale w mieście. Bardzo podobały się mieszkańcom, były naprawdę bardzo fajnie pomyślane, bardzo dobrze zorganizowane, no ale jednak już ich nie ma na mapie Głodna. Dlatego po zagospodarowaniu tego terenu, tak jak tutaj często wydawało nam się, że mogły być najlepsze, sądzę, że być może poza jakimś takim zainteresowaniem letnim, wiosennym tych miejsc, kiedy przyjdzie jesień, przyjdzie zima, ta placówka stałaby prawdopodobnie pusta i za jakiś czas byłby kolejny problem. Co tam z tym zrobić? Być może zmieniłby się właściciel, być może przeznaczenie jej też by uległo zmianie, dlatego no, oprócz właśnie mówienia o zagospodarowaniu miasta, o funkcji turystycznej, musimy też niestety pamiętać o rzeczach, które już sprawdziły się i niestety no, ładnie się na ten temat mówi, ale w praktyce, tak jak powiedziałem, mamy już dowody, że niestety piękne inicjatywy, które powstały, musiały ulec likwidacji. Także dlatego wstrzymałem się od głosu, ponieważ uważam, że powinny być działania władz jakieś w tym zakresie prowadzone, ale właśnie rozsądne. I sądzę, wydaje mi się, że no, tego miejsca akurat szkoda pod tego rodzaju inwestycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję za opinię w sprawie. Czy są inne opinie w tej kwestii? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania projektem tej uchwały. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Siedem głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Siedem. Uchwała wchodzi w życie. Została podjęta na tak. Natomiast, no, tak krótki mój komentarz. Myślę, że pan Jacek, tutaj przewodniczący, faktycznie wyraził tutaj te głosy, że chcielibyśmy wszyscy, żeby faktycznie tutaj tej infrastruktury turystycznej w Głodnie powstawało jak najwięcej, w sposób przemyślany, żeby nie tylko Głodno było takim, można powiedzieć, kurortem, ale w nazwie, czy tam w chęciach, tylko też, żeby to było uwidocznione również miejscami takimi turystycznymi, czy też infrastrukturą, gdzie faktycznie ci potencjalni turyści mogliby tutaj zaspokajać swoje potrzeby. Przejdziemy do kolejnego projektu uchwały i zarazem kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Głowna na 2011 rok. Państwu przedstawię teraz projekt uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami Rada Miejska Głownie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy dokonuje się zmian w budżecie miasta Głowna na 2011 rok polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między działami o kwotę 3437 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Zgłoszenie upatruje się burmistrzowi. Główna uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia do ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W uzasadnieniu mamy, że jest to związane z prośbą dyrektora szkoły podstawowej nr 1, który proponuje zmiany w swoim planie jednostki. Do tego mamy do Państwa macie załącznik nr 1. Bardzo proszę wnioskodawcę pana burmistrza o zabranie głosu. Pan dyrektor zwrócił się z prośbą, bo te przesunięcie związane jest to z tym, iż potrzebne są pieniądze na opis językowych i doświadczeń socjalnych. No i powiem tak, no, trzeba się do tego przychylić. Dziękuję. Czy bardzo proszę przewodniczącego Komisji Gospodarki Budżetu o opinię? Komisja głosowała jednogłośnie pozytywnie oraz Rady także jest. Dziękuję bardzo. Klub Rady, dziękuję bardzo. Natomiast bardzo proszę innych radnych, czy też inne komisje o wyrażenie opinii. Nie widzę. Tam chyba Komisja Oświaty też chyba na ten temat rozmawiała. Pani Przewodnicząca, na Komisji Oświaty też nie było tej chyba. Przepraszam najmocniej. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto jest za podjęciem tejże uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Brak głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. Kolejny punkt dzisiejszych obrad. To podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Głowna, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze. Państwo macie przed sobą projekt uchwały. On jest obszerny, więc myślę, że tutaj rozumiem, że prezentacja jest odpowiednia. Wszyscy, nie widzę głosów, wszyscy mają przed sobą projekt uchwały. Jest to tylko uchwała porządkująca pewien stan prawny, dostosowująca te sprawozdania do wymagów prawnych. Tak też czytamy w uzasadnieniu. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głowna. Jednocześnie braci moc uchwała poprzednia z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu informacji i przebiegu wykonania budżetu miasta Głowna za pierwsze półrocze roku budżetowego. Czy wnioskodawca chciałby w tej sprawie wnieść coś? Nie. Rozumiem, zdecydowanie nie. Czy inni? Bardzo proszę przewodniczącego komisji gospodarki budżetu. Komisja pozytywnie opiniowała projekt uchwały oraz plus platformy także. Dziękuję bardzo. Jako przewodniczący Tarek Sanki. Dziękuję bardzo. Czy pozostali radni chcieliby? Pan Mieczarek czy osoba, która miała dzisiejszy? Dobrze, ale wracamy do początku. Dobra, czy inni mieszkańcy chcieliby, mieszkańcy radni, a też mieszkańcy chcieliby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Uchwała została przyjęta bez głosów sprzeciwu i bez głosów wstrzymujących się. Teraz mamy uchwałę, którą wprowadziliśmy, właśnie projekt uchwały w sprawie i kolejny punkt porządku obrad. W sprawie zmian budżetu miasta Głowna na 2014 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1950 roku o samorządzie gminnym z mniejszymi zmianami Rada Miejska w Głowniu uchwala co następuje. Paragrafy pierwszy dokonuje się zmian w budżecie miasta Głowna na 2014 rok. Program na przeniesienie wydatków majątkowych o kwotę 26 000 zł zgodnie z łącznikiem nr 1 do uchwały.